Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję książki Jak ułożyć kostkę Rubika od wydawnictwa Egmont. Oficjalny poradnik. Jak możecie zobaczyć, kostkę Rubika mamy i szczerze mówiąc jeszcze mi się jej ułożyć nie udało, ale teraz mamy książkę. Więc jak tylko rozpoczną się wakacje, rozpoczynamy układanie kostki Rubika. Książka zawiera oprócz porad, jak ułożyć tą kostkę, również historię, jak ta kostka powstała, od czego się zaczęło. O, mamy tutaj historię od początku, właściwie od narodzin tego tutaj pana Erno Rubik. Przychodzi na świat w Budapeszcie, 1944 rok. I tutaj jest właśnie po kolei, że patentuje projekt magicznej kostki. Tutaj jest pierwszy prototyp, działający prototyp kostki. Tak on wyglądał. Magiczne kostki składane ręcznie w zakładach Politechniki. I tutaj rozpoczęła się sprzedaż tych kostek. I w 80 roku zostały magiczne kostki przemianowane na kostki Rubika. Tutaj mamy właśnie 40 lat od stworzenia pierwszego prototypu kostki. To było w 2014 roku. No i kiedy już historii troszkę tutaj się dowiemy, mamy rodzaje kostek. Zobaczcie, no my mamy tylko taką zwykłą, standardową. Nawet nie wiedziałam, że są inne kostki Rubika. O, my mamy taką standardową, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Zwykłą, standardową kostkę Rubika. Wynaleziona została właśnie w 1974 roku. I zobaczcie, w ciągu 40 lat od wejścia kostki na rynek sprzedano liczbę 350 milionów egzemplarzy. Coś niebywałego. I tutaj mamy inne kostki. Kostka wieża, bardzo ciekawa. Kostka taka mniejsza, 2×2. Tutaj w ogóle ogromna kostka, też 4×4, więc powiem Wam szczerze, że nie miałam pojęcia, że tyle tego jest, tyle Rubik stworzył, wąż Rubika. I teraz mamy najważniejszą część, czyli poradnik, jak ułożyć kostkę. Jest to, powiem Wam, trochę, wydaje się, trochę skomplikowane, ale jak się głębiej wczytać w to wszystko, to już co nieco się rozjaśnia. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi uda nam się ułożyć tą kostkę. Jak już mówiłam, jak tylko rozpoczną się wakacje, zaczniemy układanie kostki Rubika i na pewno efektami na Instagramie się pochwalimy. Tutaj są właśnie skręty U, D, B. Bardzo dużo tego wszystkiego jest. To jest od up, down, on the back, front, left i right, więc tutaj naprawdę sporo tych różnych ruchów. Zobaczcie, skręty dwóch warstw, skręty zaawansowane. O, metoda dla początkujących. Od tego rozpoczniemy układanie kostki. Nie panikuj, jeśli się pomylisz, nie panikuj. Bardzo ważna zasada, bardzo dobrze o tym pamiętać. I tak troszkę sobie przeskoczymy, bo właśnie tu, zobaczcie, tu już się to nam komplikuje, chociaż jak już mówiłam, gdy się wczytamy, no to już wiemy, o co chodzi. Na początek, jak otworzyłam książkę, wydawało mi się to strasznie skomplikowane to wszystko. Same właśnie jakieś tutaj literki, o, zobaczcie tutaj, ale właśnie po przeczytaniu treści wszystko się rozjaśnia i wiadomo, co jest co i w którą stronę powinno się tą kostką przekręcić. Dobra, ominiemy. Rekordy świata w różnych kostkach. No, dwie pierwsze warstwy. Tak to wygląda, moi kochani. Poradnik. Jak ułożyć kostkę Rubika? Złam szyfr. Więc będziemy łamać ten szyfr. Mamy na to wakacje. Mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się ułożyć tą kostkę Rubika. Pewnie szybciej nam się uda, ale wiecie, jak to bywa. Na pewno się zabierzemy za układanie kostki i ten poradnik od wydawnictwa Egmont nam w tym pomoże. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Nie przegapicie wtedy żadnej wideo, recenzji, a ja już się z Wami żegnam. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.